Zmian w europejskich społeczeństwach, jakie wywołała rewolucja francuska, nie dało się cofnąć. Dlatego nowy Europejski Ład, powstały po Kongresie Wiedeńskim, od początku miał wielu przeciwników. Z jednej strony elity społeczeństwa pragnęły reform i uczestnictwa w sprawowaniu władzy. Z drugiej, nowo powstały proletariat zaczynał żądać uwzględnienia jego praw, no i wreszcie wiele narodów zniewolonych przez monarchie absolutne pragnęło wolności. Do próby przewrotu doszło też w carskiej Rosji. Spiskowcy chcieli zlikwidować monarchię i wprowadzić republikę lub gruntownie zreformować istniejący system. Wywołane w grudniu 1825 roku powstanie zakończyło się całkowitą klęską i rozbiciem organizacji spiskowej, która je przygotowała. Uczestnicy powstania określani byli dekabrystami od rosyjskiej nazwy miesiąca grudzień. Sytuacja była napięta również we Francji. Po śmierci Ludwika XVIII władzę przejął tam Karol X, jednak i jego rządy wywoływały niezadowolenie. Władca wycofał się z większości wcześniejszych reform, ograniczył rolę parlamentu, zmniejszył liczbę osób, którym przysługiwały prawa wyborcze i zaostrzył cenzurę. Jednym słowem, władca próbował przywrócić absolutyzm. Te działania doprowadziły do wybuchu w Paryżu w lipcu 1830 roku rewolucji, która przeszła do historii pod nazwą lipcowa. Mieszczanie zmusili Karola X do abdykacji, a jego następcą został jeden z jego krewnych, Ludwik Filip. Nowy władca wprowadził szereg zapisów, w których ograniczał swoją władzę, a zwiększał rolę parlamentu. Ster rządów we Francji uchwyciła burżuazja. Święte Przymierze nie przeciwdziałało. Wkrótce za przykładem Francji powstania o charakterze niepodległościowym wybuchły w Belgii oraz w Polsce. Powstania z lat 20. i 30. XIX wieku nie tylko nie uspokoiły nastrojów społecznych, ale pokazały, że ład ustalony po Kongresie Wiedeńskim można próbować zburzyć. W Europie narastało ówcześnie kilka źródeł potencjalnych niepokojów. W środkowej Europie nadal chłopi musieli odpracowywać pańszczyznę. Na zachodzie rosnący szybko w liczbę robotnicy domagali się swoich praw. W Niemczech i Włoszech narastały tendencje zjednoczeniowe, a na Węgrzech i w Polsce niepodległościowe. W latach 1845-1847 przez Europę przetoczyła się fala nieurodzaju i głodu. To jeszcze zaostrzyło i tak mocno już napiętą sytuację. Kulminacja nastąpiła wiosną 1848 roku, gdy w wielu europejskich krajach równocześnie zaczęły wybuchać powstania narodowe oraz rewolucje. Okres ten określa się w historii mianem Wiosny Ludów. Iskra, która podpaliła Europę, znów zapaliła się we Francji. Z rządów Ludwika Filipa niezadowolonych było wiele grup społecznych. Wśród robotników i mieszczan szerzyła się bieda potęgowana rosnącym bezrobociem. Szczyty władzy targane były licznymi aferami finansowymi, co do monarchii zniechęcało elity społeczne. W lutym 1848 roku w Paryżu odbyła się masowa demonstracja antyrządowa, która domagała się reformy prawa wyborczego. Na ulicę wyprowadzono wojsko. Stolicą Francji przez 2 dni targały walki uliczne. Ostatecznie, przerażony rozwojem sytuacji, Ludwik Filip ucieka z miasta i abdykuje. We Francji proklamowano republikę. Prawo wyborcze otrzymali wszyscy dorośli mężczyźni. Nowa władza nie zamierzała jednak realizować wszystkich postulatów ludności, a to doprowadziło do wybuchu powstania robotników w czerwcu 1848 roku, które jednak zostało krwawo stłumione. Jesienią uchwalono nową konstytucję, na mocy której najwyższą władzę powierzono parlamentowi, a władzę wykonawczą prezydentowi. Zarówno parlament, jak i prezydenta wyłaniano w wyborach. Pierwszym prezydentem Republiki, wybranym w grudniu 1848 roku, został Ludwik Bonaparte, bratanek Napoleona I. Echo rewolucji lutowej mocno odbiło się po Europie, doprowadzając w marcu 1848 roku do wybuchów w Prusach, Austrii, we Włoszech oraz na Węgrzech. W dwóch pierwszych krajach wydarzenia przebiegały według tego samego schematu. Wiosenne protesty spowodowały ustępstwa władców. Zobowiązali się oni do uchwalenia konstytucji i reform politycznych. Jednak jesienią 1848 roku wycofali się oni z większości postulatów. W Prusach udało się jednak wprowadzić równość obywateli wobec prawa, wolność religijną i wolność słowa.
W Austrii parlament uchwalił uwłaszczenie chłopów, czyli przekazano im na własność ziemię, którą uprawiali, oraz zwolniono ich z obowiązków wobec dawnego pana. W marcu 1848 roku Węgrzy utworzyli niezależny rząd, dążąc do uzyskania pełnej niepodległości. Habsburgowie chwilowo nie podejmowali działań zbrojnych, mając problemy w Austrii i we Włoszech. Dopiero zimą, po uspokojeniu sytuacji w Wiedniu, nowy cesarz Franciszek Józef rozpoczął działania wojenne. Na pomoc Węgrom ruszyli ochotnicy z całej Europy, a wśród nich Polacy. Między innymi generał Józef Bem, który w ostatniej fazie powstania został nawet głównodowodzącym armii węgierskiej. Habsburgowie, nie mogąc sobie poradzić z Węgrami samodzielnie, wezwali na pomoc Rosjan, co doprowadziło do przechylenia szali zwycięstwa na korzyść Austrii i upadku powstania latem 1849 roku. W marcu 1848 roku we wszystkich państwach włoskich rozpoczęły się rewolucje, w efekcie których w Piemoncie oraz Królestwie Obojga Sycylii wprowadzono monarchię konstytucyjną. Równocześnie w północnych Włoszech rozpoczęły się wystąpienia antyaustriackie, które doprowadziły do wyparcia wojsk Habsburgów. Kontrofensywa austriacka, przeprowadzona latem 1848 roku, doprowadziła do odzyskania utraconych terytoriów. Walki we Włoszech trwały do lata 1849 roku i ostatecznie Austriacy utrzymali swój stan posiadania. Interwencja Rosji na Węgrzech stawiała państwo carów w roli mocarstwa stabilizującego tą część Europy. Stąd coraz odważniej rosyjskie elity myślały o ekspansji na południe w celu opanowania cieśnin łączących Morze Czarne z Morzem Śródziemnym. By osiągnąć ten cel, należało pokonać Turcję. W 1853 roku Rosja rozpoczęła działania wojenne. Po stronie zaatakowanego stanęły Wielka Brytania, Francja oraz Królestwo Sardynii. Wojna nazwana została Krymską ze względu na to, że większość działań toczyła się na tym półwyspie. Wojska rosyjskie, mimo tego, że zdecydowanie liczniejsze i operujące na własnym terytorium, nie były w stanie pokonać nowoczesnych i dobrze wyposażonych armii przeciwnika, a same odniosły serię spektakularnych porażek. W 1856 roku w Paryżu podpisano traktat pokojowy. Na jego mocy Morze Czarne uznano za wody neutralne, czyli otwarte dla wszystkich flot wojennych. Wojna Krymska pokazała faktyczną słabość militarną i gospodarczą Rosji.